W 2000 roku powstał film Wczorajsze dzieci z popularną w tamtych czasach aktorką Jane Seymour. Główna bohaterka filmu, Jenny Cockell, ma 42 lata, prawie dorosłego syna i pracuje w firmie wraz z mężem. Kobieta zachodzi drugi raz w ciąży. Wtedy pojawiają się u niej wizje, jakby wspomnienia. Kobieta zainteresowana swoim stanem wiąże różne fakty z dzieciństwa, zaczyna czytać książki o tematyce paranormalnej oraz poddaje się hipnozie. Okazuje się, że jej wizje to wspomnienia z poprzedniego życia. Bohaterce udaje się znaleźć miejsce, gdzie żyła w poprzednim wcieleniu. Rozpoznaje każdy zakątek w rodzinnym miasteczku oraz poznaje swoją rodzinę. Można powiedzieć, że jest to kolejny amerykański film do obejrzenia na wieczór, jednak okazuje się, że film jest oparty na faktach. Jane Seymour wciela się w prawdziwą postać Jenny Cockell, podiatrę, która pochodzi z Anglii. Kobieta, tak jak filmowa bohaterka, miała syna oraz spodziewała się młodszej córki. Jenny Cockell w wieku 4 lat zaczęła przypominać sobie swoje poprzednie życie. Oczywiście nie była tego świadoma. Jej rodzina też podchodziła do tego jak do wytworów dziecięcej wyobraźni. Jednak ta Angielka ma dowody, że już jako dziecko miała migawki wspomnień z poprzedniego życia. Kiedy była małym dzieckiem, mówiła do rodziców, że nazywa się Mary i ma dzieci. Wspomnienia o dzieciach powodowały u niej niepokój. Sama nie wiedziała dlaczego. W niektórych źródłach możemy spotkać się wręcz ze wspomnieniem, że jako dziecko chciała odnaleźć swoje dzieci. Dziewczynce towarzyszyło jeszcze jedno wspomnienie. Leżała na łóżku w białym pomieszczeniu, czuła, że umiera. Miała trudności z zaczerpnięciem powietrza. Z wywiadu, którego udzieliła, wynika, że nie pamięta samej śmierci, ale ból, który jej wtedy towarzyszył. Kiedy rozpoczęła 9 rok życia, wizje nie dawały jej spokoju. Jenny towarzyszyły specyficzne emocje związane ze wspomnieniami. Nie były to tylko wizje, ale też wcześniej wspomniany niepokój oraz pewne przeczucia. 9-letnia Cockell rysowała mapy i plany miasta. Były to miejsca widziane we wspomnieniach lub przywoływane z pamięci. Pewnego razu postanowiła porównać swoje mapy z mapą Irlandii. Przeglądając mapę tego kraju, zobaczyła miejscowość o nazwie Malahide. Wiedziała, że to jej rodzinne miasto. Odnalazła drogę prowadzącą z Dublina do Malahide. Okazało się, że istnieją tam takie same ulice jak na jej dziecięcych rysunkach. Wtedy wiedziała, że jej wspomnienia nie są tylko wytworem jej wyobraźni. Jenny instynktownie czuła, że pochodziła z Irlandii. Kiedy miała 16 lat, zaczęła słuchać irlandzkiej muzyki. Ta muzyka ją uspokajała. Wraz z wiekiem wspomnienia nadal towarzyszyły Jenny. Czuła, że musi coś z nimi zrobić. To popchnęło ją do dalszych kroków. Kiedy jej dzieci trochę podrosły, Jenny zebrała wszystkie mapy i porównała z planami miasta Malahide. Wszystko się zgadzało. Kościół, główne ulice, sklepy. Kobieta poddała się też hipnozie. Podczas seansu zobaczyła swój dom jako drewnianą chatkę, następnie ulicę, po której się przemieszczała. W jej wspomnieniach pojawia się wyczekiwanie na molo. Okazało się, że Mary Sutton czekała tam na swojego syna Sonniego, który pracował. Pod wpływem tej historii Cockell zaczęła przygotowania do wyjazdu do Irlandii. Podczas seansów Jenny dowiedziała się nieco więcej o swojej rodzinie. Kobieta miała męża, który według wspomnień pracował jako budowlaniec oraz miała 8 dzieci. Zmarła w wieku 37 lat. Jenny na podstawie hipnozy była w stanie opisać wygląd swoich dzieci. Szczegółowo opisała 5 z nich. Teraz zacytuję fragment ze strony Astromakia. Najstarszy syn Sonny miał około 13 lat, gdy umierała. Był dość pewny siebie, taki mały żołnierz. Najstarsza córka Mary miała długie włosy i gęstą grzywkę. Młodsza, Bridget, była blondynką z niebieskimi oczami. Jenny przypominała też sobie chłopca o imieniu Christopher, innego o imieniu Jeffrey, a także małego, roztargnionego chłopaka, który nieustannie przesuwał ręką wzdłuż obszycia kurtki. Poza tym miała wrażenie, że gdy umierała, było jeszcze jedno dziecko i że w sumie było ich 8. Jenny udała się po raz pierwszy do Irlandii. Porównała swoje mapy i rysunki do tego, co zastała w okolicy. Dzięki hipnozie była w stanie narysować kilka budynków. Cockell narysowała budynek kościoła podczas hipnozy i rzeczywiście taki sam kościół stał w Malahide. W ogóle pierwsze wrażenie Jenny podczas pobytu w Malahide było pozytywne. Czuła się tak, jakby tam był jej dom. Jenny nie znalazła jednak swojego domu w sensie fizycznym. Pomimo tego elementy, które były w otoczeniu tego budynku, nadal znajdowały się w miasteczku. Po powrocie z Irlandii kobieta postanowiła nawiązać korespondencję z jednym z najstarszych mieszkańców miasteczka. Mężczyzna opisał jej historię pewnej Mary Sutton, która miała 8 dzieci. Mieszkaniec Malahide znał ich, ponieważ chodził z nimi do szkoły. Zmarła młodo na sepsę, pozostawiając dzieci same. Sutton zmarła w 1932 roku. Jenny postanowiła odnaleźć osierocone dzieci. Ich personalia ustaliła w sierocińcu. Z 8 żyła tylko 5 z nich. Na pierwsze spotkanie zgodził się najstarszy syn kobiety Sonny. Podobno podczas ich pierwszej rozmowy czuli się tak, jakby się już znali. Jenny znała wiele szczegółów z życia Sonnego. To spowodowało, że mężczyzna zaufał kobiecie i uwierzył, że Jenny była kiedyś Mary Sutton. Reszta rodzeństwa jest sceptycznie nastawiona do Jenny, jednak zgadzają się z tym, że kobieta posiada informacje, które mogła mieć tylko ich matka. Podczas ich spotkania zadawali Jenny różne pytania, na przykład gdzie było okno od kuchni. Jenny wszystko wiedziała, potrafiła opisać, gdzie rodzina Sutton zostawiła pułapki na zwierzęta. Przez cały czas trwania tych wizji, do momentu spotkania z dziećmi Mary Sutton, Jenny Cockell miała poczucie, że w poprzednim życiu czegoś nie dokończyła. Musiała załatwić jakąś sprawę. Kobiecie udało się doprowadzić do spotkania z dziećmi, co dało jej poczucie spokoju. Jak do tematu odnosi się sama Cockell, Jenny wierzy, że w poprzednim wcieleniu była Mary Sutton. Kocha swoje dzieci, interesuje się tym, co u nich się dzieje. Jenny pogodziła swoją wiarę w reinkarnację ze swoim wyznaniem. Jenny jest katoliczką. Co na temat przypadku Jenny twierdzą inne osoby? Niektórzy wierzą w przypadek reinkarnacji, szczególnie ze względu na motyw dokonania jakiejś misji. Natomiast inni są sceptyczni. Pojawia się nawet teza, że Jenny ma zaburzenia osobowości i skłonności do wymyślania różnych historii. Inni naukowcy są zdania, że wspomnienia Jenny uległy zjawisku kryptomnezji. Kryptomnezja polega na przypominaniu sobie zapomnianych lub ukrytych myśli. Nie wiemy, co jest ich źródłem, czy coś, co widzieliśmy, czy coś, co usłyszeliśmy. Często kryptomnezje pojawiają się nagle i są wymieszane z teraźniejszością. Na przykład opisujemy swoje wspomnienie jakiegoś wydarzenia, ale z punktu widzenia innej osoby, która podzieliła się z nami opisem tych samych wspomnień, przypisując sobie autorstwo wypowiedzi. Dokonujemy pewnego rodzaju plagiatu. Co ciekawe, każdemu z nas może coś takiego się przydarzyć. Na świecie istnieje wiele ludzi, którzy twierdzą, że pamiętają swoje poprzednie wcielenia. Często są to dzieci. Podobno nasze zainteresowania, muzyka czy kultura, którą lubimy, jest wskazówką co do naszego poprzedniego wcielenia. Bez wątpienia reinkarnacja jest ciekawym zjawiskiem, choć mi osobiście trudno jest w nią uwierzyć. Gdybym nawet udała się do osoby, która odczytuje nasze poprzednie wcielenia, to byłabym sceptycznie do tego nastawiona. Jednak sprawa Jenny Cockell mnie zadziwia. Kiedy czytałam jej historię, myślałam sobie, przecież wszystko można sprawdzić w internecie. Ale Cockell prowadziła poszukiwania w czasach, kiedy internet nie był tak zaawansowany i dostępny dla wielu użytkowników. Oczywiście można zgodzić się z teorią, że Jenny jest konfabulantką, jednak znajomość tylu szczegółów z życia rodziny Sutton i to jeszcze potwierdzona przez jej dzieci temu znacznie zaprzecza. Cóż, historia niezwykle ciekawa. Jenny Cockell napisała książkę Wczorajsze dzieci, która jest podobno bardzo poruszająca. Dla wierzących w reinkarnację może to być początek poszukiwań, dla wątpiących tylko filmowa historia.